Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo ciepło i serdecznie na moim kanale YouTube Doradca Duchowy Mila, Milena Gołda, Mentor Duchowy Mila. Moi drodzy, bardzo często mnie pytacie o trzy kwestie. Zazwyczaj pytacie, Pani Milo, czy to jest związek bliźniaczych płomieni, czy to jest związek bratniej duszy, czy to jest związek karmiczny. I jakie są różnice między nimi, kochani, i jak to wygląda? Najpierw zacznę od bliźniaczego płomienia, bo to jest taki odpowiednik miłości w czystej postaci. I mamy tą legendę o dwóch połówkach jabłka, czy dwóch połówkach pomarańczy, które pasują do siebie idealnie. A więc takie są właśnie bliźniacze płomienie. I jesteśmy z niektórymi osobami połączeni taką wyjątkową, szczególną więzią. I tak jak tych związków karmicznych, czy tak jak tych bratnich dusz w życiu możemy mieć wiele, tak właśnie Twin Flame, czyli ten bliźniaczy płomień, jest w życiu jeden. I właśnie takie spotkanie tego bliźniaczego płomienia daje spełnienie na każdym poziomie, czy to na poziomie duszy, na poziomie ciała, na poziomie emocjonalnym, inteligencji, a więc takie osoby, jak się spotykają, kochani, to po prostu często dzieje się to, że są swoimi takimi lustrzanymi odbiciami. Bliźniaczy płomień to jest osoba, do której czujesz właśnie głębokie połączenie, tak jak wspomniałam, na każdym poziomie. Przyjmuje on rolę przyjaciela, kochanka, partnera bądź najsurowszego nauczyciela. I często ten bliźniaczy płomień jest takim naszym duchowym lustrem. Wręcz często mamy podobny wygląd do naszego bliźniaczego płomienia. Często wyglądamy jak brat z siostrą, jeżeli mamy właśnie kontakt z takim bliźniaczym płomieniem. Ci partnerzy mogą się właśnie nawet fizycznie upodobniać do siebie. Powiem Wam, że bardzo często te bliźniaki mają bardzo podobne doświadczenia. Na przykład pochodzą ze wsi, czy pochodzą z gór, czy pochodzą z danego jakiegoś rejonu. Czy mają podobne doświadczenia, że miały podobne doświadczenia w miłości. Nawet mogły być w tych samych miejscach na świecie, ale nie w tym samym czasie na przykład, tak? I tak to wygląda, kochani. I bliźniacze płomienie ja też podzieliłabym na dwa typy. Jest to taki jeden typ czysty, kompletnie czysty, że ten bliźniaczy płomień, jak spotykacie i faktycznie on już przepracuje tą miłość do samego siebie, szacunek do samego siebie, to może być na takim wysokim poziomie połączenia całkowitego na wszystkich poziomach. Jednakże czasami połączenie z tym bliźniaczym płomieniem może być bolesne. Dlaczego? Dlatego, że często nie jesteśmy gotowi spotkać miłość i wpuścić drugą osobę i boimy się i uciekamy od takiego bliźniaczego płomienia. A więc, moi drodzy, w tej chwili, kiedy spotykamy taką osobę, zazwyczaj to możemy poczuć, że nam tak jakby wirował świat. Trzęsienie ziemi, pokaz fajerwerków i czuć. Po prostu wiesz, że pojawiła się w Twoim życiu wyjątkowa osoba, to czujesz i wiesz, że na pewno ta osoba zmieni Twoje życie. I to jest taki intensywny proces spotkania się z lustrem naszej duszy, a więc to, co ten partner będzie w stanie Ci dać, to znaczy, że Ty jesteś w stanie też to ofiarować. A więc, kochani, patrzcie na te bliźniaki swoje i spotykamy taki bliźniaczy płomień tylko wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę otwarci na to, żeby właśnie otworzyć się na takiego bliźniaka. Jak poznać właśnie bliźniaczy płomień? Mam tutaj kilka bądź kilkanaście takich cech, które możecie rozpoznać u siebie i u swojego bliźniaka. W trakcie rozpoznania możecie czuć déjà vu, że
już kiedyś się poznaliśmy, już się kiedyś widzieliśmy i macie przeświadczenie, że czeka Was wspólna przyszłość, bądź macie coś doświadczyć razem. Często nawet zdarzyło mi się tutaj u osób, które poznały taki bliźniaczy płomień, że ta osoba im się wcześniej śniła. I czujecie, że ta osoba spełni główną rolę w Waszym życiu. I jej przyjście to będzie często przyjście w drastycznych zmianach, kiedy Wam się wszystko pali i wali w życiu. Często to taki bliźniaczy płomień przychodzi do Was, kiedy stracicie bliską osobę, kiedy jesteście po rozstaniu, kiedy nie jesteście być może gotowi kompletnie na miłość, ale możecie być po prostu w kompletnym dołku, tak? Możecie czuć się, że idziecie przez jakiś most, na dole macie po prostu otchłań, a Wy nie patrzycie na ten dół, nie patrzycie za siebie, tylko ten bliźniaczy płomień idzie obok Was i Was wspiera, tak? Często właśnie ten bliźniaczy płomień pojawia się w trudnych momentach w naszym życiu. To też zauważyłam, rozmawiając tutaj z wieloma osobami, które poznały właśnie swój bliźniaczy płomień. Czuję się taką natychmiastową więź. Ta relacja rozwija się z prędkością światła. Związek jest intensywny, świeży, szokuje Ciebie, otoczenie, szokuje Was. Ale też to jest taka lekkość, bo możecie pisać non-stop, możecie kontaktować się z sobą non-stop, ale nie czuć tego zmęczenia materią, nie czuć, że się nudzicie z sobą. Czujecie przy tej osobie dom, czujecie poczucie bezpieczeństwa i czujecie, że razem stworzycie dom, tak? I taką swoją przyszłość. Przy tej osobie czujesz się sobą, nie musisz nikogo grać, możesz powiedzieć nawet takie rzeczy, które byś wstydził się powiedzieć normalnie. Nie musisz odgrywać roli i nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Możecie czuć takie poczucie yin-yang, czyli takiej równowagi. I ta twoja ciemna strona jest równoważona przez tą jasną stronę partnera, a jego ciemna twoją. A więc jeżeli on na przykład nie wierzy w siebie, i to Ty dajesz mu tą moc, a jeżeli Ty chcesz czuć się czy zaopiekowana, czy nie czujesz się pewnie, on też Ci da tą siłę, tą męską siłę, tak? Bo tutaj jest ta wymiana mocy kobiecej, męskiej siły. Kochani, czujesz rozwój, rozwijasz się. W pojedynkę nie rozwijasz się tak bardzo, jak ze swoim bliźniaczym płomieniem. I ten bliźniaczy płomień Ciebie bardzo mocno motywuje do zmiany, do rozwoju, do nauki, do wprowadzania zmian w swoje życie. Czujesz się lepszy, bo ten Twój bliźniaczy płomień sprawia, że czujesz się lepszym człowiekiem. Działa to również na odwrót, że on staje się też lepszą osobą. Bardziej docenia życie, bardziej jest, czuje tą energię miłości, wdzięczności i przez to staje się lepszy. Kolejnym takim punktem, który też czuć, że to jest ten bliźniaczy płomień, to jest wolność. Jesteście razem, ale macie poczucie wolności. Nie jesteście tak związani jak kajdanami. Kroczycie obok siebie. Pamiętajcie, tak jak mówiłam, na tym moście z trudnościami, ten bliźniaczy płomień idzie obok, szanując swoją przestrzeń i przestrzeń każdego z osobna, a więc wolność, tak? Tutaj nie ma takiej chęci posesji, jesteś tylko mój, moja i tutaj ta kontrola, sprawdzanie, niepewność, tego nie ma. Jest taka wolność, bo czujesz takie poczucie bezpieczeństwa, że w tym czujesz tą wolność. Rozwija się też tutaj przy bliźniaczym płomieniu taka świadomość duchowa i rozmawiacie nawet o duchowości, rozmawiacie o tym, co w życiu jest ważne, rozmawiacie o wartościach życiowych, rozmawiacie o przeszłości, rozmawiacie o dzieciństwie, rozmawiacie nie tylko o powierzchownych rzeczach, tylko właśnie o
o tym, co w duszy gra i w sercu. Kochani, czujesz, że to może być ta jedyna, czy ten jedyny, właśnie ten bliźniaczy płomień. I czujesz takie poczucie, gdzie byłeś, kiedy ciebie nie było? Gdzie byłeś całe życie? I czujecie takie poczucie, że tak jakbyście czekali na tą osobę całe życie. I ten bliźniaczy płomień to też jest takie połączenie, że łączycie się na wszystkich możliwych poziomach i tak jak mówiłam, macie podobne wartości, podobne pasje i właśnie to, co mówiłam, może być też podobieństwo, że mieszkaliście w podobnych miejscach, czy nawet lubicie podobne rzeczy, czy jesteście po prostu do siebie podobni fizycznie. Właśnie ten bliźniaczy płomień to jest twoje lustro, a więc wszystkie lęki, pragnienia, które masz, on też to ma. Nawet to, co chcemy ukryć w sobie gdzieś głęboko, ten bliźniaczy płomień gdzieś wyrzuca. Te bliźniacze dusze rzucają nam wyzwania, sprawiają, że mobilizujemy się do zmian w życiu. I pamiętajcie, ten bliźniaczy płomień, jeżeli ma jeszcze dużo do przepracowania, czyli jeżeli ty masz dużo do przepracowania jeszcze w związkach, w relacjach, czy między rodzicami, czy między partnerami, gdzie miałaś jakieś relacje, ale nie jest to jeszcze przerobione, to co wtedy się dzieje? To wtedy może być tak, że ten bliźniaczy płomień jeden ucieka, drugi go goni, bo boją się tej bliskości, boją się tego zaangażowania, ale nieważne jak szybko uciekasz i jak daleko uciekasz i ile razy próbujesz uciec, to i tak przyciągniesz ten bliźniaczy płomień do siebie, a on ciebie do siebie. Tutaj też jest dojrzałość. Jeden z partnerów przyjmuje postawę nauczyciela, drugi ucznia. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie tu jest nauczyciel, uczeń i mogą się wymieniać tymi rolami, ale zazwyczaj jedna osoba jest tym nauczycielem, a druga uczniem. I tu nieważne, nie jest ważny wiek, czasami osoba starsza może być tym uczniem. Nauka życia, oboje przerabiacie życiowe lekcje, czyli cierpliwość, przebaczenie, wdzięczność, empatię i miłość, kochani, w tej takiej najczystszej, bezwarunkowej formie, która jest najwyższą właśnie tutaj formą miłości, czyli taka miłość bezwarunkowa. No i jest tutaj też takie wielopoziomowe połączenie, że to jest i opiekun, i nauczyciel, kochanek, przyjaciel, wszystko w jednym, tak? A więc to jest takie właśnie kompleksowe i on tego chce, tak? On chce przyjąć tę rolę. I czujecie taką pełną akceptację, czyli bliźniaczy płomień nie próbuje zmieniać partnera. Akceptuje go taki, jaki jest i na jakim etapie się znajduje. Dba o to, aby partner zmieniał się dla samego siebie, nie dla tego bliźniaczego płomienia. Pamiętajcie, jeżeli macie partnera, który chce was zmienić, a nie ten kolor włosów, nie ten kolor paznokci, nie to, nie tamto, nie siamto, jesteś za chuda, za gruba, za taka, za siaka, to nie jest ten bliźniaczy płomień, bo jeżeli ty chcesz tej zmiany, to bliźniaczy płomień będzie cię wspierał w tym, tak? Czyli ta osoba właśnie w tej energii. Szczerość. Na właśnie z taką osobą możecie sobie pozwolić na szczerość, tak? I misja, bo jeżeli się spotkają takie dwie osoby, z taką energią, z tym takim ogromnym nakładem energetycznym, wtedy czujecie, że obydwoje możecie osiągnąć jakiś wyższy cel. Bądź to społeczny, bądź to duchowy, ekologiczny, jakiś wspólny cel. To może być dom, ale to może być poprawa życia jakości jakichś ludzi, jakiejś społeczności. Często właśnie te bliźniacze płomienie razem coś tworzą po prostu. I te bliźniacze płomienie przychodzą do nas, kiedy najmniej się spodziewamy i kompletnie nie jesteśmy na to gotowi i dlatego po prostu pomagają nam wzrastać na wielu, wielu poziomach i tak jak wam mówię, to są takie nasze zwierciadła.
Moi drodzy, co jeszcze dodatkowo tutaj do tych bliźniaczych płomieni, bo tutaj jest bardzo dużo różnych cech, które mówią właśnie, że to jest bliźniaczy płomień. W kolejnym nagraniu będziecie mogli posłuchać o bratnich duszach i ta bratnia dusza ma część z tych elementów, ale wieloma się różni, bo bliźniaczy płomień to jest energia kobiety, mężczyzny, czy oczywiście w tych czasach są też mężczyźni, kobiety mogą się zakochać między sobą, ale to jest energia miłości, też pociągania. To jest energia też miłości, ale takiej kobiety do mężczyzny w takim prostym aspekcie, czy takiej miłości kompletnej, też z tą cielesnością. Miłość właśnie taka bratnia dusza, to może być kobiety do kobiety, mamy do córki i tak dalej. A więc posłuchajcie o tym w kolejnym odcinku. Co jeszcze? Intuicyjnie na przykład czujesz, co taka twoja druga połówka robi w danej chwili. Okazuje się, że druga strona wyczuwa to w identyczny sposób. Dzielicie wiele swoich zainteresowań, podobne książki, filmy, gust kulinarny. Często macie identyczne myśli, czy nawet ściągacie się telepatycznie, a znam bliźniacze dusze, które się wręcz wybudzały ze snu, czy wiedziały, kiedy partner wstaje, mimo że nie mieszkały z sobą. Jeżeli się spotykacie, to powietrze między wami jest gęste. No, czuć tą energię. Jak was widzą inne osoby, to czują to iskrzenie. Czują silny pociąg i ciągnie was do siebie jak dwa magnesy i chcecie się dotykać, być blisko. Zdarza się wam mieć podobne sny. To jest bardzo ciekawe, bo bardzo często właśnie te bliźniacze płomienie o tym mi mówiły. Często możecie sobie czytać bez słów, czyli po prostu patrzycie na siebie i już wiecie, co ta druga osoba powie, czy co zrobi. I widzicie swoje słabe strony, bo przeglądacie się tak, jakbyście byli w lustrze. Może ten bliźniaczy płomień ma mieć twoje nawet jakieś tam wady, ale to skłania cię do refleksji nad swoim postępowaniem. I czujecie się przy sobie naturalnie i bezpiecznie, a więc możecie być autentyczni i tacy, jak jesteście, po prostu sami z sobą. Nie musicie nikogo grać, udawać, zmieniać się, dopasowywać. Po prostu bliźniaczy płomień przychodzi po to, żeby was dopełnić. Kochani, a więc ja tutaj też chciałabym powiedzieć wam o etapach, bo te bliźniacze płomienie i te relacje dzielą się na takich kilka etapów, jeżeli chodzi o bliźniacze płomienie. Pierwszym etapem jest takie poszukiwanie. Tak naprawdę często to poszukiwanie zaczyna się po bardzo trudnym związku, czy po toksycznej relacji, czy w czasie, kiedy tracicie kogoś bliskiego, w czasie trudnym w waszym życiu. I zaczynacie czuć taką tęsknotę i świadomość, że czegoś wam brakuje, że kogoś wam brakuje w tym życiu, że nawet jeżeli jesteście z kimś, to nie czujecie tego spełnienia. I zaczynasz wierzyć, że taka osoba gdzieś tam na ciebie czeka. Na początku wątpisz w to i możesz być niepewna, ale zaczynasz przekonywać się, że to już jest ten moment, że być może poznam taką osobę, że ktoś tam na mnie czeka. I poszukiwanie dotyczy też zrobienia porządku w swoim życiu i trzeba pewne osoby usunąć, relacje pewne zakończyć. Nawet zrobienie porządku w swoim otoczeniu pomaga w przyciągnięciu takiej bliźniaczej duszy. Czyli tutaj trzeba pożegnać byłe związki, otworzyć serce na miłość, gdzie mamy bardzo pozamykane te serduszka. I kolejnym etapem jest takie przebudzenie, kiedy spotykacie to swoje twin flame i czujecie takie nagłe przyciąganie, pewność, że coś się stało nadzwyczajnego. I najczęściej to jest taki szalony zbieg okoliczności, to może być internet, to może być wpadnięcie na kogoś w klubie, w parku, w sklepie. Naprawdę to zazwyczaj jest szalony zbieg okoliczności i zazwyczaj
nie szukacie wtedy tego bliźniaka, a w tym momencie on się pojawia. Towarzyszy mu jednak wiele oznak, że nic nie zadziało się przypadkiem. I będziesz odurzony, odurzona i będziesz myślała o takiej osobie. Często to jest taki okres, kiedy po prostu czujesz, że się albo zakochujesz, albo zakochałaś w tej osobie. Kolejnym elementem, kolejnym takim etapem jest test. I staramy się zrozumieć ten związek. Walczymy ze strachem, z lękiem, boimy się otworzyć. I ten etap jest kluczowy, dlatego że z tego romansu można przetransformować to w stały związek. W tym momencie możecie planować przyszłość z drugą połówką. Możesz się zmagać sama z sobą, czy on z jakimś konfliktem, bo będą do podjęcia trudne decyzje. Jeżeli poradzisz sobie z tym strachem, ograniczeniami, uda Wam się stworzyć z tego romansu i początku relacje. Zazwyczaj w takim bliźniaczym płomieniu dochodzi też do kryzysu, bo ta miłość, mimo że bywa euforyczna, zawsze pojawia się jakiś tam mniejszy bądź większy kryzys. I tu może być to obawa, może być to tutaj jakiś smutek, niska samoocena, może być lęk o zdradę. I czasami, nie zawsze w bliźniaczych płomieniach, ale czasami jest separacja, jest oddzielenie się od takiego bliźniaczego płomienia. I jeżeli Wam się uda przejść przez ten kryzys, czy jest to zdrada, czy jest to oddalenie, czy jest to tymczasowe zerwanie, czy jest to czasami odsunięcie się, bo boicie się zostać zranieni po prostu, to staniecie się silniejsi i będziecie w stanie faktycznie pójść dalej. Kolejnym etapem jest taki pościg, bo tu Twój bliźniaczy płomień będziecie się zamieniać rolami. Jedno z Was trochę się zdystansuje, będzie odczuwać strach przed konfrontacją, intymnością, jaka między Wami jest. Bliźniak w tej roli będzie cierpieć, zachowywać się defensywnie. I kiedy jedno się odsuwa, drugie goni. I zmieniają się rolami, tak? Kryzys może się zakończyć tylko wtedy, gdy goniony bliźniak przestaje uciekać, a ścigający go bliźniak przestaje ścigać. I często już jest takie przeświadczenie, że nie ma ucieczki, że i tak od siebie nie uciekniemy, że po prostu tego nie da się zniszczyć i nie ma nad tym kontroli, bo jest tak silne przyciąganie. Kolejnym etapem jest tak zwana kapitulacja, czyli game over, ale game tak naprawdę się, gra się zaczyna, dlatego że tutaj już nie będziesz kontrolowała, czy nie będziesz kontrolował tego związku, już nie będziesz patrzył, czy on ucieka, czy nie. Po prostu będziecie wiedzieć, będziecie czuli, że nie da się uciec od tego przeznaczenia, kochani. I uwolnicie się od tych obaw i przejście przez ten etap jest tylko możliwe, gdy będziecie pracowali nad problemami, które doprowadziły Was do kryzysu i do pościgu. I jeżeli zrozumiecie, że jesteście zwierciadłem i jeżeli przepracujecie negatywne uczucia, które macie względem samych siebie i wtedy jest to pojednanie tych bliźniaczych płomieni, kochani. I wtedy poczujecie ulgę, jeżeli poczujecie po prostu powrót tej równowagi. Będziecie wiedzieli, że nie ma już ucieczki, że od tego nie da się uciec w jakikolwiek sposób i połączycie się w taką jedność. Po zjednoczeniu ta ciężka praca dobiega końca. I tu, tylko wtedy, kiedy obydwie strony zrozumieją, że nie ma ucieczki od przeznaczenia, od siebie i od swoich jakichś tam lustrzanych odbić, nad którymi pracujemy,
wtedy taki związek bliźniaczych płomieni może być kompletny i udany. Moi drodzy, a więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek o bliźniaczych płomieniach, o tej najwyższej formie miłości duchowej. Podobno mamy tylko jednego bliźniaka, a więc życzę Tobie i życzę wszystkim nam, abyśmy tego bliźniaka w tym wcieleniu i teraz w tym życiu odnaleźli, żebyście mogli poczuć taką prawdziwą miłość i takie prawdziwe powiązanie na najwyższym z poziomów. I w kolejnym odcinku powiem Wam o bratnich duszach, bo często mylicie bratnią duszę z bliźniaczym płomieniem, a to są totalnie dwie inne rzeczy. Zapraszam Was na mój kanał, tutaj na Facebooku, subskrybuj i zapraszam Was też na mojego Facebooka, Milena Gołda, doradca życiowy i biznesowy. Dziękuję za ten odcinek i zapraszam na kolejny o bliźniaczych nie płomieniach, tylko o bratnich duszach. Dziękuję, do zobaczenia.